Ziemia płonęła. Do ataku ruszyły czołgi Wojska Polskiego. 34 z białym orłem na wieży. Skrzydlata kawaleria szarżowała na wroga. Ta ziemia zostanie wyzwolona. Latem 1944 roku sytuacja nazistowskich Niemiec była ciężka. Częściej trzeba było się bronić i wycofywać niż atakować. 4 czerwca 1944 roku armia amerykańska wkroczyła do Rzymu, stolicy sojusznika Niemiec. 6 czerwca rozpoczęła się zakrojona na szeroką skalę operacja lądowania wojsk w Normandii, w wyniku której wojska alianckie stopniowo i nieuchronnie zbliżały się do granic III Rzeszy. Podobnie wyglądał teatr działań wojennych na froncie radziecko-niemieckim. 23 czerwca rozpoczęła się zakrojona na szeroką skalę operacja armii radzieckiej Bagration. Jej pierwszy etap zakończył się 3 lipca wyzwoleniem Mińska. W ramach drugiego etapu 19 lipca rozpoczęto operację Brzesko-Lubelską. Zgodnie z założeniami dowództwa, oddziały 1. Frontu Białoruskiego miały rozgromić wrogie wojska podczas natarcia omijającego wzmocniony obszar Brześcia i kontynuować ofensywę w kierunku Warszawy, zatrzymując się na linii Wisły. Na początku sierpnia wojska Armii Czerwonej przekroczyły rzekę i zajęły przyczółki na zachodnim brzegu w okolicach miejscowości Magnuszew i Puławy. Te przyczółki stały się areną zaciętych walk. Jednym z kluczowych punktów tej konfrontacji była wieś Studzianki. Wojska radzieckie wkroczyły do niej 3 sierpnia. Gdy do tego doszło, wieś była praktycznie zrównana z ziemią. Drewniane chaty nie przetrwały ognia walk. W World of Tanks wieś Studzianki jest zaprezentowana w całkiem innej odsłonie. To zbiorowy obraz polskich wsi i miasteczek z tamtych lat. Przytulne domki przy drodze pośrodku bezkresnych pól, typowa sielanka, na której wojna odcisnęła swój ślad. W prawdziwych Studziankach nie było wtedy kościoła, jest on jednak w grze. Na jego miejscu w polskiej wsi w tamtych latach znajdowała się skromna kaplica. Niedaleko wsi znajdowała się cegielnia. Można ją łatwo odnaleźć na mapie w grze. Tak jak i w rzeczywistości, jest to ważny obiekt strategiczny. Na terenie jednej z baz na mapie w grze można zauważyć kilka domów. To budynki nadleśnictwa. W rzeczywistości wyglądały trochę inaczej, ale ich wizerunek został zachowany w grze. Ze środowiska gry przenieśmy się do sierpnia 1944 roku. W nocy z 6 na 7 sierpnia 2. i 3. Dywizje Piechoty Wojska Polskiego oraz 1. Brygada Czołgów ruszyły na Magnuszew. W jej skład wchodziło 2,5 tysiąca personelu, 71 czołgów T-34, 15 pojazdów T-70 i 21 dział samobieżnych. 9 sierpnia pierwsze pojazdy zostały przetransportowane na zachodni brzeg Wisły. Gdy tylko gąsienice dotknęły ziemi, pojazdy natychmiast wyruszały do bitwy. Przeciwko polskim czołgistom wystawiono około 100 niemieckich pojazdów. Ponad 50 czołgów PZKP w W4, a także Pantery z 19 Dywizji Pancernej oraz działa samobieżne. Ponad 20 Jagdpanzer 4, Mardery i Stugi. Pod wieczór tego samego dnia oddziały niemieckiej Dywizji Hermann Göring dotarły do radzieckiej linii obrony w okolicach Studzianek. Bitwa pod Studziankami dzieli się na epizodyczne, lokalne starcia. Nie da się opowiedzieć o każdym z nich oddzielnie, ale o niektórych z nich warto wspomnieć. Wzniesienie 132.1 znajdowało się na prawo od drogi prowadzącej do Studzianek. Można je również odnaleźć na mapie w grze. To tam od 9 sierpnia żołnierze 2. Batalionu 100. Pułku Strzelców Gwardii skutecznie odpierali liczne ataki niemieckie. 8 karabinów maszynowych i 2 działa przeciwpancerne przeciwko grenadierom przy wsparciu pojazdów opancerzonych. Podczas starć żołnierze radzieccy zdołali wyeliminować 2 czołgi nieprzyjaciela. Rankiem 10 sierpnia na wzniesienie przybyło wsparcie 6 ciężkich czołgów IS-2 i 8 dział samobieżnych. To ich wsparcie ogniowe pozwoliło garstce sił 2. Batalionu wycofać się z rannymi na plecach, gdy o godzinie 3 po południu dywizja Hermann Göring rozpoczęła jednoczesny atak na 4 zagrażających armii polsko-radzieckiej kierunkach. Na jednym z tych kierunków ataku na obrzeżach Studzianek znajdowały się cegielnia i bezimienne wzniesienie.
Kiedy strona niemiecka rozmieściła ponad 30 czołgów i dział samobieżnych, stało się jasne, że tylko kontratak czołgów może uratować sytuację. Sześć czołgów trzeciej kompanii pierwszego pułku czołgów Wojska Polskiego na odcinku 50 metrów ruszyło do ataku na przeważające siły wroga. Wkrótce kompania została ostrzelana od przodu i z prawej flanki. 34 z numerem bocznym wieży numer 133 została wyeliminowana. Po chwili płonął kolejny czołg z numerem 131. Polscy czołgiści odpowiedzieli ogniem. Podczas starcia udało się wyeliminować 5 niemieckich pojazdów. Straty po polskiej stronie były porównywalne. Stracono wszystkie 6 czołgów, z czego 5 bezpowrotnie. Desperacki kontratak nie odwrócił losów bitwy, ale stłumił impet ofensywy wroga. Same studzianki i tereny wokół nich były wydzierane od Niemców metr po metrze przez oddziały Armii Czerwonej wraz ze sprzymierzonym Wojskiem Polskim. Przez kilka dni ani Wehrmacht, ani strona polsko-radziecka nie były w stanie ostatecznie zdobyć wsi. Dopiero 14 sierpnia, po serii bitew, studzianki zostały całkowicie odbite spod kontroli wojsk niemieckich. W bitwie pod studziankami wzięło udział łącznie ponad 150 pojazdów. Ten fakt sprawia, że ta bitwa jest największą bitwą pancerną stoczoną przez polskie czołgi na froncie wschodnim. W 25. rocznicę bitwy wieś otrzymała nową honorową nazwę – Studzianki Pancerne oraz herb. Przedstawia on czołg T-34-85 ze skrzydłami husarskimi. Na pamiątkę zwycięstwa skrzydlatej kawalerii pancernej w sierpniu 1944 roku.